Cześć Wam, z tej strony Adi i witam Was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj omówimy sobie aktualizację o numerze 32.3, czyli ostatnia wola Citrine. Jak sama nazwa aktualizacji wskazuje, otrzymaliśmy już 52. Warframe'a, czyli Citrine, wraz z jej wyposażeniem, czyli bronią główną i bronią białą. Niestety, tak jak w przypadku ostatnich najnowszych Warframe'ów, tutaj również nie ma żadnego zadania fabularnego, co nie znaczy, że jakaś fabuła nie została tutaj zawarta wraz z nowym Warframe'em i nowym trybem, który otrzymaliśmy. I tak jak wspominałem wcześniej, pierwszą bronią, którą otrzymaliśmy wraz z Citrine, jest to oczywiście Korufel, czyli broń biała, która potrafi oczywiście również strzelać. Jest to ciężka kosa, która zamienia się w pistoleto ostrze, a w rękach Citrine transformacja jest znacznie przyspieszona. Co możemy zauważyć? 26% szansy na obrażenia krytyczne, 14% na status i oczywiście przewaga obrażeń miażdżących. To jest podstawowe obrażenia, jeżeli chodzi o tą broń, ale również posiada ona właśnie ten tryb strzału, który posiada 26% szansy na obrażenia krytyczne, 14% na status i zadaje obrażenia od ognia. Chwilę pograłem tą bronią i naprawdę bardzo mi się podoba, rzucając naprawdę byle jakie mody, jeżeli chodzi o początek grania z tą bronią, potrafiła poradzić sobie z większością przeciwników. I drugą bronią, którą otrzymaliśmy wraz z Citrine, jest Teflos. Broń nieco przypomina Arka Plasmora, ale posiada pocisk, który wystrzelony w kierunku przeciwników zwiększa swój zasięg wraz z każdym trafionym przeciwnikiem. I oczywiście prędkość pocisków jest zwiększona, gdy tą broń dzierży Citrine. Zapytacie, gdzie można pozyskać Citrine i jej wyposażenie? Na Marsie została wprowadzona nowa lokacja, przełęcz Tiana, na której mamy nowy tryb lustrzaną obronę. Tryb polega na bronieniu dwóch kryształów. Jeden to jest właśnie kryształ Belrika, czyli ten niebieski, i kryształ Rani. Jeden kryształ jest po stronie Marsa, drugi jest po stronie Wenus. Między tymi misjami, między tymi miejscami będziemy się przemieszczać poprzez pustkę co 2,5 minuty, czyli można powiedzieć, dwie obrony składają się na jedną całą rotację. I tutaj właśnie rotacje i też ich nagrody będziecie mieli po lewej stronie ekranu. Ile procent na daną nagrodę, w jakiej rotacji jest dany Warframe, czy też część Warframe'a właśnie, czy też broni, wyposażenia, to wszystko macie po lewej stronie i tak jak mówię, rotacja zmienia się co 5 minut, czyli co dwie obrony. Oczywiście podczas tej obrony również będziemy zdobywać fragmenty kryształów Belrika i Rani, które są takim nowym surowcem właśnie tylko na tej obronie i tylko tu możemy je pozyskać. Możemy je pozyskać po ukończeniu jednej pełnej rotacji, czyli obronie po jednej i po drugiej stronie. Dostajemy 10 fragmentów na normalnym trybie i 15 na ścieżce stali. Z kolei zebranie 50 pozostałości Citrine daje nam 5 fragmentów kryształu, a na ścieżce stali jest tych fragmentów 7. Oczywiście, żeby te pozostałości Citrine się pojawiały, musimy pokonywać również przeciwników. Pojawiają się one w lokacji, której aktualnie bronimy dany kryształ, jak i również podczas przejścia między lokacjami w pustce. Mamy wtedy 30 sekund na zebranie jak największej ilości właśnie tych pozostałości Citrine w pustce w tym przejściu. Ale to nie koniec, bo zebranie 50 fragmentów nie tylko uleczy dany kryształ, który bronimy, jak i również zapewni overshielda, czyli zwiększoną tarczę i pojawi się klejnot, który będzie nas wspierał w walce z przeciwnikami. I co warto wspomnieć? Nowe zadanie lustrzanej obrony na Marsie dostępne jest dopiero po ukończeniu zadania Serce Deimosa. I tak samo jak w przypadku Woruny, Citrine również ma swojego sprzedawcę, swoją lokację, czyli w tym przypadku jest to Deimos. U Otaka możemy kupić wyposażenie Citrine, jak i również samego Warframe'a i Arkana za wcześniej wspomniane fragmenty kryształu Rani i Belrika. Jeżeli komuś się nudzi, albo też nie ma za dużo czasu, żeby pozyskać Warframe'y czy też broń z rotacji, albo pozyskał niektóre fragmenty, to może sobie brakujące części dokupić właśnie u Otaka na Deimosie. A jeżeli jesteście zaciekawieni małą ciekawostką fabularną, to w markecie przy kupnie kryształowego bastionu całej kolekcji dostaniecie zjednoczeni Belrik i Rania, czyli kryształy, które są dekoracją na wasz orbiter i mają one również interakcję, która wprowadzi was właśnie w historię, czy też małą ciekawostkę odnośnie tej dwójki. Wraz z tą aktualizacją otrzymaliśmy również 4 nowe modyfikacje umiejętności. Strażniczka Merulina do Jareli, stłuczona burza do Gary, ogłuszająca tarcza do Messy, jak i również anodowy przepływ do Gary. Oczywiście te modyfikacje są dostępne w odpowiednich syndykatach. Ale czym by była nowa aktualizacja bez skórek? I tutaj właśnie Rhino dostał nową skórkę Deathwatch. Wygląda jak taki żuczek. Skórka sama w sobie wygląda całkiem ciekawie. Można ją bardzo fajnie pokolorować. I jeżeli chodzi o Rhino, jest to coś nowego, ciekawego, jeżeli chodzi o wygląd tego Warframe'a. Ja osobiście preferuję dalej swoją starą, dobrą skórkę Rubedo, ale mam nadzieję,
że komuś się spodoba. Ale to nie koniec, bo nie tylko Rhino dostał tutaj skórkę. Pakiet Embered Void Shell, czyli Ember dostała swoją własną skórkę Void Shell, która jest w pakiecie wraz z nową strukturą materiału. I również nasz operator dostał coś dla siebie. 3 kolekcje tatuaży twarzy. Jeżeli ktoś nie nosi maski na swoim operatorze, to będzie mógł sobie właśnie ozdobić twarz swojego operatora jednym właśnie z tych tatuaży. Mamy do wyboru aż 3 kolekcje zawierające całkiem sporą ilość nowych wzorków, nowych tatuaży właśnie na twarz naszego operatora. Oczywiście więcej informacji jak zmiany liczbowe, czy też nowe dekoracje i pokój do dojo znajdziecie na forum w opisie całej aktualizacji. Link do polskiego forum, jak i również do angielskiego znajdziecie w opisie tego materiału. A wam jak podoba się nowy Warframe, nowy tryb, cała aktualizacja ważyła dość sporo, bo to prawie 7 giga? Dajcie znać w komentarzach.